Bełchatowianie w środowe popołudnie podejmowali lidera drugoligowych rozgrywek Odrę Opole. Mecz zakończył się remisem. Kibice to spotkanie mogli obejrzeć z wysokości dwóch trybun. Wojewoda łódzki zdecydował o wyłączeniu z użytkowania trybuny wschodniej i zachodniej Gieksa Areny. To efekt negatywnej opinii stanu bezpieczeństwa i naruszeń porządku publicznego przez kibiców, gospodarzy i gości podczas meczu brunatnych z Rakowem Częstochowa, ze szczególnym uwzględnieniem użycia niedozwolonych materiałów pirotechnicznych. Szanujemy ten punkt. Jesteśmy Beniaminkami, Beniaminkiem w tej lidze. Można powiedzieć, że mały niedosyt jest po tym meczu, szczególnie gra mojego zespołu w drugiej połowie. Jednak no, nie chciało nam wpaść. Paradoks. Bramkarze nam dużo pomogli w dotychczasowych meczach. Dzisiaj nie wiem, jak bramkarz wybronił dwie piłki. No ale po to jest bramka, że je bronił. Zespół w szatni mi obiecał, że odbijemy to w sobotę. I jeżeli w sobotę wygramy mecz z Gryfem, po prostu ten remis może być mocny na dłuższym dystansie. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że graliśmy naprawdę z bardzo mocną i solidną drużyną. Myślę, że po dwóch porażkach my szczególnie ten jeden punkt musimy szanować, dlatego że w naszej sytuacji, w której się znaleźliśmy, pomimo tego, że mieliśmy dwa mecze wygrane, mieliśmy tylko trzy punkty, naprawdę bardzo nisko w tabeli, remis z Odrą Opole na pewno spowoduje, że moi zawodnicy jeszcze bardziej uwierzą w to, że są w stanie regularnie zdobywać punkty. W drugiej lidze powiedział trener Fulepa, że Odra jest Beniaminkiem, my jesteśmy spadkowiczem i wcale to naszej sytuacji w tym układzie nie poprawia. Uważam, że przed nami bardzo dużo pracy. Bardzo ważny mecz wyjazdowy z Polonią Warszawa w najbliższy weekend i będziemy starać się w tym kolejnym spotkaniu gromadzić punkty. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę o pytania do szkoleniowców. No, pytanie do trenera. Panie trenerze, czym była podyktowana zmiana Marcina Krzywickiego? No, przede wszystkim jego słabszą postawą w pierwszych 45 minutach. No myślę, że było kilka takich sytuacji, w których mógł się Marcin lepiej zachować. Tutaj też muszę powiedzieć, że my jesteśmy zespołem, który nie do końca miał czas się do tej rundy, do tego sezonu przygotować i mogą w trakcie najbliższych tygodni no, wynikać takie sytuacje, że zawodnik po prostu będzie w słabszej dyspozycji wtedy, kiedy zmęczenie się nałoży, wtedy, kiedy nie będzie na 100% gotowy do gry. No, dzisiaj tak fizycznie to wyglądało słabiej u Marcina Krzywickiego i uważam, że chcąc pomóc drużynie, po prostu musiałem go zmienić po pierwszych 45 minutach. Liczę na to, że on się bardzo szybko odbuduje. Jest to nasz na pewno jeden z ważniejszych zawodników w drużynie, w zasadzie jedyny napastnik, także liczę na jego szybką dyspozycję i powrót do pełni formy. Kolejne spotkanie o punkty w niedzielę. Przeciwnikiem brunatnych będzie Polonia Warszawa.